Na pewno jako młody zawodnik marzę o tym, żeby zagrać kiedyś w pierwszej reprezentacji Polski. Jeżeli już by się grało na takim poziomie, to na pewno by musiało się grać w dobrym topowym klubie, żeby się tam znaleźć. Nie znałem go wcześniej, ale wiedziałem, no, taki wywiad środowiskowy trochę wśród trenerów tam popytałem, także każdy miał dobrą opinię, szczególnie na temat jego pracowitości, charakteru. Sam trener, najlepszy trening, sztaby ludzi, zastępy, no nie zmotywują i nie wykonają tej pracy za niego. Tomek to jest taki zawodnik, który wymaga dużo cierpliwości od trenera? W prowadzeniu to życzę każdemu trenerowi takich zawodników. Świetna osobowość i myślę, że to serce do gry, które ma, ale też całkiem przyzwoite umiejętności, uderzenie na bramkę. Także o Tomku można mówić w samych superlatywach. Ja przyszedłem do Lechii pierwszy, Tomek przyszedł chyba pół roku później. Najpierw poszedł na wypożyczenie i wrócił i bardzo dobrze się prezentuje i gra teraz w Ekstraklasie. To, że trener Stokowiec mu zaufał i dał mu szansę, na pewno na niego też wpłynęło, że musi bardziej uważać i bardziej się pilnować. On nie dostał nic za darmo, wszystko musiał wybiegać, wywalczyć i na pewno dlatego to ceni. Ta jego skromność i taka pokora życiowa na pewno sprawi, że tutaj gdzieś nie będzie się unosił nad ziemią, o to jestem bardzo spokojny. Jeżeli mam zawsze jakiś problem, to wiem, że mogę do niego śmiało zadzwonić i powie mi swoje zdanie, nie to, co chciałem usłyszeć, tylko powie mi prawdę. Tomek jest bardzo odpowiedzialnym zawodnikiem i myślę, że ta jego konsekwencja w grze, taka odpowiedzialność właśnie, to sprawia, że tutaj obaw nie ma. Jak już coś powie, to powie bardzo mądrze i każdy go w szatni wysłucha. Przychodziłem tutaj do Lechii, do zespołu rezerw. Krok po kroku przechodziłem przez te stopnie, rozgrywane mecze i trafiłem do miejsca, w którym chciałem cały czas być. Pierwszy czas, jak zacząłem trenować z pierwszym zespołem u trenera Stokowca, wystawił mnie na ten mecz, zagrałem cały, plus dogrywkę jedną połowę. Kolejny mecz, no to dostałem dopiero debiut z Zagłębiem Sosnowiec, to były, nie wiem, 2-3 kolejki później. I od tamtego czasu wchodziłem z ławki, aż w końcu zacząłem grać w pierwszym składzie. A ciebie konkurencja w składzie jakoś mobilizuje, czy trochę tak wolałbyś być takim pewniakiem? Nie ma pewniaków. Zawsze jest konkurencja i zawsze trzeba udowadniać na każdym treningu. Każdy ma sobie ułożone, czego chce, wyznacza sobie cele i do tych celów dąży. Miałem bodajże 5 lat, gdzie mój brat chodził u nas w Rosanowie w miejscowości na treningi, stworzyli klub WUG z Rosanów. On chodzi na treningi, a że ja byłem młodszy i chciałem też grać w piłkę, poprosiłem mamę, żeby zapytała się trenera, czy mogę. Tak trener powiedział, że jeżeli mam buty do grania, to mogę przyjść i potrenować. Wracam tam zawsze z miłą chęcią do domu, do rodzinnych stron. Lubię tam czas spędzać. Z tego klubu już akurat nie ma WUG z Rosanów, został LKS, ale jak jestem w domu, to przychodzę nawet pooglądać mecze, jak są rozgrywane. A w tej twojej już takiej seniorskiej karierze na razie jakby takie najważniejsze wspomnienie, to co tak zachowujesz w pamięci? W pamięci na pewno wygranie Pucharu Polski, zagrać na Stadionie Narodowym. To na pewno jest jakiś prestiż, żeby wyjść i wygrać finał Pucharu Polski. Cieszyć się po tym zwycięstwie i wracać z medalem. Takie ważne mecze to dla ciebie jest jakaś trema, czy dodatkowy ogień czujesz, kiedy pojawia się taka presja? Na pewno w każdym meczu jest jakaś presja, trochę stresu się łapie, ale to jak się wychodzi na boisko, to się o tym zapomina. Już się człowiek sam mobilizuje i wychodzi i gra jak najlepiej potrafi. A dzisiaj masz kogoś, na kim się wzorujesz takiego, czy może w Lechii, a może jakoś gdzieś szerzej w reprezentacji, czy na całym świecie? Upatrzonego to akurat nie mam. Tak podpatruję od każdego coś po trochu, co mi może się przydać. Wtedy, jak jeszcze byłem młodszy, no to właśnie jak był Steven Gerrard czy Frank Lampard, to oni takie kluczowe postacie w środku pola.
Skoro idolami byli Gerrard i Lampard, to celem gra w Premier League? Czy celem gra w Premier League? No, jak na razie nie wiadomo jeszcze. Staram się wyjść na każdy trening, na każdy mecz, złapać coś nowego, udoskonalać się i być coraz lepszym. Jak na razie jestem tutaj, jestem w Gdańsku, staram się wywiązywać w klubie ze wszystkich moich zadań, robić to jak najlepiej i co ma być, to przyjdzie i na razie skupiam się na tym, żeby jak najlepiej tutaj wyglądać. Na pewno jako młody zawodnik marzę o tym, żeby zagrać kiedyś w pierwszej reprezentacji Polski. Jeżeli już by się grało na takim poziomie, to na pewno by musiało się grać w dobrym, topowym klubie, żeby się tam znaleźć. Generalnie jestem zadowolony z poziomu, który prezentuje i raczej nie widzę u niego takich, mówiąc w cudzysłowie, zjazdów i obniżki formy. To nie jest zawodnik typu dziesiątka, kreator, sobie z tego zdajemy sprawę, ale jest bardzo uniwersalny. Ma fajne uderzenie na bramkę, potrafi się włączyć. To nie jest zawodnik typu artysta, który będzie wiązał krawaty na boisku, chociaż umiejętności ma spore, tylko to jest taki rzemieślnik, nie boję się tego słowa i nie jest to obraźliwe, ale bardzo solidny gracz, tacy są potrzebni. Myślę, że na pewno wyjedzie z Polski, a tak naprawdę zależy dużo od niego, jak będzie dalej się rozwijał, ale na pewno Ekstraklasa nie jest jego maksymalnym poziomem, bo na pewno będzie grał wyżej w piłkę.